Czerwony salon okazał się rozległym pokojem o pięciu oknach, wybitym czerwonym karmazynowym matłasem. Znajdowały się tu trzy wspaniałe trema zwierciadlane. Jedną ze ścian okrywał kobierzec z fabryki Gobelinu, stała okryta karmazynowym adamaszkiem kanapa typu Confidente i 11 czerwonych foteli polskie, roboty. Obok była staroświecka komoda francuska pokryta płytą z marmuru czerwonego z szaro-białym żyłkowaniem. Lecz od drzwi zwracał uwagę przede wszystkim ogromny portret Louisa de Silvestre. Anna Orzelska jest córką Augusta II, zwanego mocnym, objaśnił mnie mistrz Nathaniel. jedną ze stu jego córek. Czy dlatego nazwano go mocnym? Między innymi: osiłek. Łamał podkowy. Podobno miał również około sześćdziesiąt synów, a wśród nich najukochańszego. Maurycego hrabiego Saskiego z matki Aurory Koniksmark. Portret jego, pędzla Quintana de la Tour, widzisz na prawej ścianie. Anna Orzelska była najukochanierszą córką królewską, zresztą jak plotkują historycy. ponoć kochał ją miłością różną od rodzicielskiej, sam rozumiesz. Tu Nataniel porozumiewawczo przymrużył lewe oko. August mocny wybudował nie Monarszy wprost pałac w Warszawie. Pałac zwany Błękitnym, gdyż jak powiadają ówcześni kronikarze, Orzelska uwielbiała kolor błękitny, ubierała się na błękitno, w niebieskim kolorze miała swe pokoje, liberie służby, uprzęże, karoce, nawet pałac. De Silvestre, nadworny malarz Ludwika XV, a potem elektorów saskich i królów polskich, wymalował piękną Anetkę w błękitnej sukni. Z szerokiej i długiej do ziemi sukni wyłuskiwały się nagie do łokci krągłe i drobne ręce, białe ramiona i piersi, delikatna szyja i twarz kobieca o niezwykłej urodzie. W twarzy tej oczy patrzyły filuternie, na drobnych wargach miała zalotny uśmiech. Brwi wąskie, skośne i czarne jak u Milady, szepnąłem. Że też ty musisz zawsze z kim kojarzyć, jęknął Nathaniel. Nie bądź naiwny, Natanielu. Tak samo jak i ja domyślasz się chyba, że kradzieży w Borowie są dziełem czarnej Milady lub któregoś z jej kompanów. Nie zapominaj, co nas tu sprowadziło. Potem do Borowa wołał szczurek w karczmie winodaj. Potem do Borowa mówiły bandziory w dworze w Łękach. Potem do Borowa pisało w tajemniczej karteczce. Nie zetknęliśmy się tu z nimi bezpośrednio, lecz przecież na każdym kroku odczuwamy obecność czarnej Milady. Mistrz podrapał się w głowę. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić, aby Milady, taka piękna kobieta, wcieliła się w postać, no powiedzmy, Eleonory z Kraszewskich? A może ucharakteryzowała się na malarza Borówkę? A może jest nią Anna Orzelska, która ma skośne i czarne brwi, jak Milady zadrwił? Wzruszyłem ramionami. Nie mogłem oderwać oczu od twarzy Anny, od jej ramion i pysznego gorsu. Zdawało mi się, że spojrzenie jej rzucone, kącikami zalotnych oczu wwierca się we mnie, wabi mnie, urzeka. Wyobrażałem sobie urodę kształtów zgubionych w wałdach szerokiej sukni i było mi smutno jak zwykle w zetknięciu z niezwykłą i nieosiągalną dla mnie pięknością. Uczone białogłowy nie omieszkają zaznaczyć przy nazwisku Orzelskiej, że była lekkomyślną, niezbyt surowych zasad. Mężczyźni na ogół wyrażają się o niej z podziwem. Jak wiesz, pięknej kobiecie mężczyźni wybaczą wszystko, kobiety zaś nic nawet po dwustu latach, stwierdził Nataniel. Od dłuższego już czasu mistrz obserwował mnie z ironią, rozsiadł się w jednym z foteli, założył nogę na nogę. Życzyłeś sobie kiedyś, Tomaszu, abym ci powiedział o kobietach, o ich dziwnej naturze. Wtedy nie była sposobna pora do podobnych rozmów, dzisiaj natomiast jestem do twoich usług. Posłusznie siadłem w fotelu w pobliżu Nataniela, twarzą w twarz, z portretem pięknej Anny. Mistrz począł głosić, a na jego twarzy widniała wzniosła zaduma. Już w czasach dawnych stary rejs nauczał wiernych, że puty człowiek w pięknej rzeczy się kocha, póki piękniejszej nie ujrzy. Twierdzono wtedy również, że nie trzeba pragnąć zbyt pięknej żony, bo posiadana piękność szybko powszednie jej. Strzec jej trzeba. Jeżeli zaś bardziej polegasz na mądrości eklezjasty wiedz, że radził, nie zapatruj się na piękność żadnego człowieka, ani zasiadaj między pięknymi niewiastami. Starożytni uważali, że trzy są zbroje niewiasty, słowa, piękność i płacz. W boskiej komedii Dante tak się rozprawia z kobietami. Niedługo miłość trwać może w kobiecie. Gdy jej nie żywi wzrok tub dotykanie. Goethe, do którego zazwyczaj udawałem się poradę w sprawach sercowych i który był poważnym znawcą w tej dziedzinie, uczył mnie w swych gedisztę. Bądź pobłażliwy zawsze dla kobiety, bo ona nosi ułomności znamie, z krzywego żebra stworzona niestety, więc gdy ją nagiąć zechcesz, to się złamie, a gdy dogodzić pragniesz najgoręcej to się na no pewno skrzywi jeszcze więcej. Lecz zaręczam ci, Tomaszu, że jeśli chodzi o prawdziwe znawstwo kobiet, my Polacy nie musimy szukać nauk za granicą, mamy bowiem na tym polu szczególne osiągnięcia. Znał się na tych sprawach Fredro. A Kochanowski to prawdziwy spec. Zapamiętałem jego uroczą przestrogę. Iskry ten szuka w wodzie i róży w płomieniu, kto kobiecemu ufa przy życzeniu. Gdy zaś kiedykolwiek serdeczniej pomyślisz o czarnej milady, wspomnij fraszkę Kochowskiego. Choćby nie wiem, jak wiele chwalby wdowe miały. Przecie z poczętej beczki trunek jest zwietrzały. Najwięcej aforyzmów o kobietach uknuli, rzecz jasna, księża. Biskup Krasicki szczególnie w nich celował. Pamiętam jeden z jego uroczych donosów na kobiety. Płeć ta z pozoru, choć zdaje się płocha. Przecież kiedy jej człowiek zawadza, tak nienawidzi zbytecznie jak kocha. Mickiewicza pominę. Cóż po radach człowieka, który sam sobie nie mógł poradzić. O, Potocki, temu można zawierzyć. Kto ma babę w zaprzęgu, a u dyszla złoto? Czego diabeł nie może, niech się kusi o to. Gdy kobieta znajdzie się między dwoma mężczyznami, z których pierwszy będzie jej prawił miłe słówka, a drugi zacznie wygadywać na jej sąsiadki, jak myślisz, którego będzie chętniej słuchać, a do którego się uśmiechać? Nie wiem, Natanielu. Uśmiechać się będzie do tego, kto jej prawi miłe słówka, ale ucha nadstawi chętniej temu, kto będzie obgadywał jej sąsiadki? Pamiętaj, nikt nie jest tak zuchwały, jak kobieta raz schwytana na gorącym uczynku. Pamiętaj, przyjaźń dwóch kobiet jest zazwyczaj spiskiem przeciwko trzeciej. Jeśli chcesz jaką myśl spopularyzować, udaj się do kobiet. Wnet ją sobie przyswoją, bo są głupie, rozpowszechnią szybko, bo gadatliwe, a trzymać się jej będą długo, bo uparte. Jak myślisz, dlaczego Chrystus o swym zmartwychwstaniu najpierw kobietom powiedział? Bo wiedział, że wieść o tym najprędzej rozniosą. Kobiety tak są próżne i łatwowierne, że najbrzydsza nie zdziwiłaby się, gdybyś jej powiedział, że jest piękna jak Wenus. Pamiętaj, było siedem mus, czyli mądrych kobiet, a wszystkie zostały starymi pannami. Strzeż się móz, mój drogi Tomaszu. Gdy się dwaj śmiertelni wrogowie zejdą w towarzystwie, to udają, że się nie znają, jeśli to są kobiety, to się ucałują. Gdy kobieta mówi, że nienawidzi, wiesz jej zawsze? Gdy mówi, że kocha, wiesz czasem. Gdy przyrzeka wierność do zgonu, nie wiesz nigdy. Gdy ci kobieta przyznaje, że nie ma słuszności, to bądź pewien, że ma i prośbę do ciebie. Gdy kobieta jest niebrzydka. A chcesz się jej spodobać, chwal jej piękność, a gdy zaś brzydka, wygaduj na brzydotę innych kobiet. W towarzystwie kobiet nie mów źle o wszystkich kobietach, bo wszystkie rozgniewasz, gdy zaczniesz mówić źle o jednej, wszystkie inne słuchać się będą ciekawie. Mistrzu, powinneś zostać redaktorem ściennych kalendarzy z aforyzmami na każdy dzień tygodnia, rzekłem zdenerwowany. Czyżbyś znał mój wielki zbiór kalendarzy, zdziwił się Nataniel. I pomyśleć, że zamiast aforyzmów umieszczacie teraz cytaty z polityków. Upadła sztuka ściennych kalendarzy. Brody. Jesteś, Natanielu, głupi i zarozumiały, wykrzyknąłem. Po czym opuściłem czerwony salon, lękając się, że jeszcze słówko mistrza, a pokłócimy się na zawsze, że pryśnie nasza wielka przyjaźń. Oślepiony gniewem zderzyłem się w hallu na drugim piętrze z panienką z wydawnictwa. Wybiegłem nagle spoza załomu muru, wpadłem na nią tak mocno, że biedaczka aż straciła równowagę i o mało nie rozciągnęła się na podłodze. Na szczęście w porę uchwyciłem rękami jej talię. Och, panie Tomaszu, jakże pan nieostrożny! zawołała z wyrzutem. I tkwiła w mych ramionach przegięta do tyłu, tak? Jak ją złapałem, jej spiczaste piersi dotykały mojej. I mistrz udał, że ociera gorzką łzę. To wina mego roztargnienia. Przepraszałem, jestem bardzo roztargniony. W tak młodym wieku, zapytała, wiercąc w mojej twarzy małymi oczkami. Ogarnęło mnie przerażenie. Ulicha, jeszcze nas tu zobaczą w tej dziwacznej pozie. Lecz panienka zrozumiała, nareszcie, niestosowność podobnej sytuacji i raczyła odzyskać równowagę swego chuderlawego ciała. Było to, jak już opisywałem, brzydkie i dziwacznie kostropate stworzenie o niechlujnie uczesanych włosach, garbatym nosie, chude i wysokie. Jedyną cechę dodatnią stanowił jej dość pokaźny biust, ale to już rzecz dla znawców. Wraca pan pewnie z biblioteki? Pracował pan, pytała, oddychając pośpiesznie. Nie, łaskawa pani, rzekłem uprzejmie, naśladując mistrza Nataniela. Przebywałem w czerwonym salonie, delektując się urodą Anny Orzelskiej. Piękna kobieta, prawda, powiedziała wzgardliwie, prawie obrażona. Ciągle gorzała we mnie wściekłość na Nataniela, ale przecież równocześnie nie przestawały dręczyć mnie jego idiotyczne nauki. Kobiety tak są próżne i łatwowierne, że najbrzydsza nie zdziwiłaby się, gdybyś jej powiedział, że jest piękna jak Wenus. Gdy kobieta jest ładna, chwal jej urodę, gdy brzydka, wygaduj o brzydocie innych kobiet. Łaskawa pani, powiedziałem ciepło, urody Anny Orzelskiej znalazłem bardzo przereklamowaną. A poza tym nie wolno zapominać, że portret jej powstał w pierwszej połowie XVIII wieku. Orzelska miałaby dzisiaj ponad 200 lat. Byłaby staruszką, brzydką i pomarszczoną pra, pra, pra babką. Podziwiać jej urodę dzisiaj, na podstawie portretu, to znaczy widzieć rzeczy statycznie, metafizyczne, a nie dialektycznie w rozwoju, w starzeniu się i obumieraniu. W pełni świadomości, że od tamtych czasów minęło ponad 200 lat i uroda Anny niezawodnie rozsypała się w proch i pył. O, Pisnęła radośnie panienka z wydawnictwa. Poza tym, łaskawa pani, kobieta ta była jednostką amoralną, jak zresztą cała klasa feudalnych posiadaczy i wyzyskiwaczy, piętno zaś tego posiadania i wyzyskiwania odzwierciedliło się w jej rysach. Twarz Anny Orzelski nie jest piękna w sposób bohaterski, wzniosły i szlachetny, lecz radzi niezdrowym erotyzmem, zalotnością która równa się pruderii tak charakterystycznej dla klasy społecznej, z jakiej się Orzelska wywodzi. O! Poza tym, łaskawa pani, jeśli przychodzi mi zestawić jej urodę z urodą naszych współczesnych dziewcząt, których i pani jest nieodrodną przedstawicielką, pozwolę sobie zauważyć pewne zasadnicze różnice, świadczące o tym jak daleko odeszliśmy od tamtej zgniłej, rozpadającej się epoki samowoli szlacheckiej. Różnice te świadczą na korzyść naszych dziewcząt, których i pani jest nieodrodną przedstawicielką. Och, panie Tomaszu. Spojrzawszy krytycznie na kostropatą figurę panienki, mówiłem dalej z przymkniętymi oczami. Nasze dziewczęta są wysmukłe, szczupłe, wysportowane. Krągłość ramion Anny potwierdza jej niezdrowy tryb życia. Nasze dziewczęta Zdrowe moralnie i fizycznie. Patrzą mężczyznom prosto w oczy bez zalotności. Są one bowiem równoprawnymi obywatelkami świadomymi swych celów i zadań. Zalotność kobiet tamtej epoki wynikała z sytuacji, w jakiej żyły, sytuacji i zabiegania o łaskę mężczyzny, który miał większe niż one prawa. Piękne ręce Anny Orzelskiej przestają być piękne, gdy się pomyśli, że nie żyła ona z pracy rąk własnych. Lecz z wyzysku i ucisku klasy nieposiadających. Och, panie Tomku. Kształtu nóg Anny Orzelskiej nie widziałem, bo ukrywa je obfita suknia. W tamtych czasach wiele musiano ukrywać, szczególnie przed klasami nieposiadającymi. Natomiast nasze dziewczęta nie mają co ukrywać. Oglądamy ich nogi aż do kolan. Pani nogi są bardzo zgrabne. Co zaś do biustu. Może usiądziemy, o tutaj. Na tej kanapce wzięła mnie za rękę panienka z wydawnictwa i poprowadziła w głąb halu, gdzie w mrocznym kąciku światło skąpo spływało tu z okna w suficie, stała kanapka. To bardzo ciekawe co pan wywodzi, Tomaszu. Osłoniłem sobie dłonią oczy, skupiając myśli. Dokąd to ja doszedłem? Do biustu, panie Tomaszu. Wtem, jak deus ex machina, niedosłyszalnie zjawił się przed nami w miękkich pantoflach nocnych redaktor Horyzontów. Na jego szarej i zazwyczaj tak nieciekawej twarzy tym razem widniała wielka powaga i troska. Nim przemówił, uczynił w mym kierunku tajemniczy gest ręką. Szukałem pana po całym pałacu, obwieścił tajemniczo. Czy może mi panu udzielić chwili czasu dla osobistej rozmowy? Oczywiście, oczywiście, gorliwie zerwałem się z kanapy. Rozglądając się po hallu natrafiłem wzrokiem na wypełnione książkami szafy angielskie, także w stylu Jakob i radośnie upozorowałem kłamstwo. Poświęcę panu chwilę czasu, choć z panią tak mile gawędziliśmy o książkach. Panienka grzecznie przytaknęła. Przy drzwiach do mego pokoju bo tu zdecydowałem się odbyć osobistą rozmowę. Redaktor wziął mnie poufale pod rękę. Ja podobnie czynię. Zaczynam od książek, a kończę na biuście. Peraspera atastra. Ta panienka prowadzi dział poezji współczesnej w wydawnictwie przez duże W. Zaznaczyłem chłodno. Redaktor skrzywił się domyślnie. Taka idiotka. Pański przyjaciel. Pan mistrz Nataniel zwierzył mi się wczoraj w poufnej rozmowie, widział pan kiedyś większą idiotkę. Niech pan sobie wyobrazi, przez nią nie ukazał się ostatnio Tomik. Mych najlepszych wierszy z mistrza Nataniela to prawdziwy filozof. Boki można zrywać, gdy usta otworzy. Lubię go za to. Teraz jest w tarapatach. Nie rozumiem? Pan też jesteś w tarapatach. Eleonora z Kraszewskich zauważyła, jak dziś rano wybiegliście, panowie, do parku i natychmiast udała się z donosem do milicjanta tfu. Co za wstrętna baba. Oczywiście nikt nie uwierzy, że śledziliście malarza Borówkę. Ja wam wierzę, bo ja wiem, że Borówko to wstrętny typ. Czy nie sądzi pan, tu redaktor zbliżył usta do mego ucha, że to nie jest w ogóle malarz? On tylko udaje malarza. Niesłychane. A tak? Tak. Przypadkiem zajrzałem do jego pokoju i zobaczyłem obraz borówki. Nie znam się na sztuce. Proszę pana, jestem potrosze filozofem, ale malarstwo borówki wydało mi się koszmarne. To mistyfikator. Poza tym, poza tym, poza tym, w pokoju jego, niech pan sobie wyobrazi, zastałem panią z wydawnictwa. Niesłychane. A tak. Niesłychane. Ona jest jego przyjaciółką, albo może nawet coś potworniejszego. To trzeba zdemaskować. I redaktor cichutko, niedosłyszalnie oddalił się w swych miękkich pantoflach. Spojrzałem na zegarek. Do kolacji brakowało jeszcze trzy godziny. Podniosłem się z łóżka. Zerknąłem na obraz Berezowskiej. Na moment zastanowiłem się. Co, u Diaska, niepokoi mnie w tym obrazie i zasiadłem do stołu nad zebranymi przez Pronobisa dokumentami Sulejowskiego opactwa. Zarządów żadnego innego opata poza Willermem nie było tak wielkiego wzrostu ruchomego i nieruchomego majątku opactwa. To opat Willerm w roku 1224 znalazł nową sposobność do zaokrąglenia majątku. Rycerz Baldariich Bałdrzych z powodu ciężkiej potrzeby wynikłej na skutek jego udziału w wyprawach z roku 1222 i 1223, podejmowanych przez książąt polskich przeciw Prusom, zdecydował się sprzedać swą wieś za potrzebną mu ilość pieniędzy gravi kwadem necessitate konstrui otus. Zapobiegliwy opat wykorzystał trudną sytuację krzyżowca i kupił jego wieś Bałdrzychów nad Nerem, płacąc mu za nią sumę 80 grzywien czystego srebra i pięć denarów ferfudzkich zwanych szerokimi. Posiadanie tej wsi zabezpieczył opat przeprowadzając starodawny obrzęd picia wody Aquama z Ciacioni z Bibisset. Radośnie zawołałem Eureka. Oto w dokumentach opactwa po raz pierwszy natrafiłem na nazwisko Baldarich Bałdrzych, baldarich bałdrzych, którego legendarnych skarbów poszukiwała czarna milady, baldarich bałdrzych, przez którego być może zabity został Herakliusz Pronobis. Zgasiłem nocną lampkę, nakryłem się kołdą aż pod brodę i wtedy usłyszałem, dobiegające z korytarza odgłosy ostrożnych stąpnięć. Drzwi do pokoju były niezamknięte. Zgrzytnęła klamka, ktoś wszedł. Jestem bezbronny jak Herakliusz Pronobis, pomyślałem bez trwogi. Słyszałem szelest, jakby ktoś zdejmował z siebie jakąś odzież. Może będą mnie dusić ręcznikiem, pomyślałem jeszcze. Potem zatrzeszczało łóżko, ciepłe nagie ciało wślizgnęło się pod kołdrę. Kobiece ramiona objęte moją szyję. Byłem wciąż jak martwy, co zapewne zaintrygowało tajemniczą istotę o kobiecych kształtach. Ręka dziwnej istoty chwilę na ślepo wędrowała po nocnym stoliku, wreszcie palce jej natrafiły na guzik nocnej lampki. Zabłysło światło. Nade mną pochylała się naga Katarzyna Rokoko, aktorka dramatyczna. Ach, pomyłka! szepnęła aksamitnie. Uparcie zastanawiałem się, gdzie ja czytałem o podobnej scenie. Czy nie u Cervantesa, a może u Scarona? Aktorka przyjrzała się starannie mojej twarzy, a potem powiedziała: „omyłka. Ale to nic, nie szkodzi.”